Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo. Orzeszki spadają, jabłuszka dojrzewają, gołąbki wracają. Mimo naprawdę fatalnej pogody, jaka jest na wybrzeżu od następnego dnia po locie finałowym, praktycznie nie było żadnych porządnych, ładnych dni. Cały czas bardzo brzydko, cały czas pada, czyli mówię, jest te powroty nie są tak intensywne, jakby się ktoś spodziewał. Choć to mówię, no co chwilę jakieś gołębie spadają dolatują. Ostatnio doleciały dwa gołębie norweskie, doleciał gołąb muczulski kamiński, doleciały gołębie Darka Drawca i dzisiaj doleciała piękna samiczka Darka Bieńka. No i tak mówię, to jest tak, że dużo ludzi się zastanawia w domach, bo też mam takie telefony przy swoich gołębnikach i pytania: Panie Macieju, co z takim gołębiem zrobić, jak przylatuje po jakimś czasie? Czy go zostawić, czy go likwidować? No słuchajcie, to jest jabłonka się nawet przechyliła, bo te wiatry takie teraz mocne. To jest takie pytanie, na które zawsze jest ciężka odpowiedź, gdyż różnie to bywa. Osobiście gołębie młode, które dochodzą po dłuższym czasie, nie likwiduje takich gołębi. Myślę, że te gołębie mają charakter, że wróciły. I miałem niejednokrotnie w swoim gołębniku przez te szereg lat gołębie, które się oddzięczyły. On przyleciał, pamiętam, jeden gołąb przyleciał przed zdaniem spisu. Poszedł na spis, był niespierzony nawet cały, poszedł na spis i ten gołąb naprawdę wyśmienicie lata. On wtedy jako roczny gołąb zdobył 8 konkursów, co prawda to było 8, ale to były fajne konkursy, ale na drugi rok już leciał idealnie. Czyli różnie to bywa. To już zależy od hodowcy, jak on pod to podchodzi. Ja takie gołębie też szanuję. Te gołębie wróciły, no mówię, dzisiaj ten Darka Bieńka to jest gołąb, który chyba zginął na małym finale. Z te Norwegii, które wróciły, przepiękne też gołębie, też zginęły prędzej. No mówię, to są gołębie, które gdzieś się tam błąkały, zagubiły, ale w końcu znalazły drogę do domu. To nie jest tak, że on sobie specjalnie gdzieś tam został, ten gołąb. Po prostu gdzieś za mocno poszły lub... No mówię, no nie wiemy tego. Nie wiemy tego, co się z nimi działo, ale na pewno te gołębie nie są według mnie przyczyną tego, że wróciły teraz po tym czasie, nie jest to, żeby takie gołębia likwidować. Tym bardziej, że jest to gołąb młody, który się jeszcze nam może w jakiś sposób odwdzięczyć. Co innego gołębie starsze, które nie robią konkursów, które gdzieś tam dochodzą po długim czasie, no to mówię, to jest tak, że można się nad tym zastanowić. Takie gołębie to już raczej z niego nic nie będzie. Z gołębi młodych jednak mamy jeszcze jakąś pociechę i nadzieję, że coś się z tymi gołębiami jeszcze będzie działo. Codziennie sprzątamy gołębnik, no mówię, jest okres pierzenia, gołąbki bardzo intensywnie się pierzą, musimy o to dbać. Tutaj, aby te gołębie też ładnie wyglądały, no to nie dostają na przykład pszenicy samej, no bo to niektórzy, ja widzę, jak się okres lotowy kończy, to te gołębie zamiast być coraz bardziej intensywnie karmione, powinny dostać wszystko, no to po prostu wszystko się im ogranicza. Wszystko się im ogranicza i później są efekty. I później są efekty lotowania na gołębie starsze. No. Czyli powroty jakieś są. Na statystykach te powroty widać. Czyli jak tam sobie wejdziemy na statystyki, to dokładnie widzimy, które gołębie którego dnia
doleciały. Do usłyszenia, dobry lot. A jeszcze jedno, no i ruszyły zapisy. Ruszyły zapisy na 10. edycję. Jeśli ktoś jest zainteresowany, naprawdę proszę się nad tym dobrze zastanowić, przeczytać tam regulamin, sprawdzić, jak to tam wszystko wygląda. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam. Do usłyszenia, dobry lot.